Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem dziennikarz śledczy po raz drugi Mariusz Zielkę i przyjaciel kanału Cieną po oczach. Dzieje się cały czas bardzo dużo w polskich mediach, w polskim świecie, a Mariusz odkrywa kolejną aferę pedofilską i to naprawdę szytą grubymi nićmi, o której przez lata znów nikt nie słyszał, nikt nic nie wiedział, konkretnie w Lublinie. Sprawcą Jan K., poszkodowanych wiele dzieci, w tym dzieci nie niepełnosprawne. Sprawa naprawdę budzi ogromne kontrowersje, to mało powiedziane, budzi po prostu gniew zwyczajnych ludzi, zwykłych użytkowników internetu. Dobry wieczór, Mariusz, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Ciebie. Miło mi, że tak mnie ładnie przedstawiłeś, dziękuję bardzo. Dokładnie, starałem się jak najlepiej tylko potrafię. Mariusz, ale o co tutaj chodzi, że po raz kolejny słysząc historię Jana K., którą opisujesz, mamy takie wrażenie jakiejś zmowy milczenia i możemy sobie zadać pytanie, gdzie na przykład były media regionalne? Przecież tam też w Lublinie są dziennikarze śledczy, tam też są ludzie, którzy odpowiadają nie tylko za newsy, ale za pogłębione historie dziennikarskie. No tego człowieka ktoś chronił od dłuższego czasu. To jest podobna historia jak Krzysztofa S. Ja powiem szczerze, ja się po prostu wkurzyłem. Ja miałem tego nie pisać, to miało być w filmie później, ale zadzwoniła do mnie jedna z ofiar tego człowieka i ona się po prostu zwyczajnie boi, że ta sprawa znowu zostanie skręcona, że po raz kolejny, tak jak w przypadku Krzysztofa S., będziemy mieli do czynienia z umorzoną sprawą, czy też jakoś pozamiataną pod dywan. Ja wysłuchałem tej dziewczyny, miałem kilka jeszcze takich zgłoszeń odnośnie tej sprawy i miałem zgłoszenia z dużo wcześniej, z 2019 roku, też dotyczące tej sprawy. Jedno zgłoszenie akurat wtedy w 2019 roku. Ja się po prostu zwyczajnie wkurzyłem, bo wtedy też próbowałem tą sprawę nagłośnić, ale niestety nie udało mi się znaleźć medium do tego. I tutaj po raz kolejny tak zwyczajnie się zwyczajnie wkurzyłem, że nikt nie chce takich spraw wziąć na siebie, tylko znowu jakiś bloger ma coś wyjaśniać. Tak? No nie, tak nie powinno wyglądać. Media są od tego, media regionalne, ale również ogólnopolskie powinny się taką sprawą zająć. To jest duża sprawa. To jest człowiek oskarżonym jest, bo to już jest oskarżony w sądzie, oskarżonym jest człowiek 80-letni. Ostatnie przestępstwo zarzucane mu jest z 2020 roku, czyli gdybyśmy w 2019 roku tą sprawą się zajęli, to nie byłoby tej ofiary z 2020 roku. W związku z czym ja uważam, ja sobie też sam siebie obwiniam, że nic nie zrobiłem więcej w tej sprawie, bo powinienem, ale wtedy ta sprawa była, niestety to doniesienie też dotyczyło sprawy już przedawnionej karalnie, bo z 1998 roku. Natomiast no, dzisiaj się okazuje, że jest co najmniej, do mnie trafiło kilka ofiar tego człowieka. Wiedziałem o tym, że jest 12 osób pokrzywdzonych, 13 razem z tą osobą z 2019 roku, a dzisiaj już wiem, że jest przynajmniej 17 osób pokrzywdzonych. Być może, że jeszcze kolejne osoby się pojawią. Jeżeli ten człowiek krzywdził dzieci wcześniej, przed 2020 rokiem, no podejrzewam, że będzie tych ofiar dużo więcej. Tak? No zobaczymy, co ustalą dziennikarze, bo to jakby im zostawiłem na koniec, to podsumuję, popatrzę, jakie były ustalenia, jakie były dziennikarskie materiały na ten temat i też w kolejnej części filmu Bagno jakby przedstawię te ustalenia, zobaczymy, co się wydarzyło. Także tak to wygląda. No. Tak, najbardziej jest przerażający taki mechanizm właśnie medialny, że bo wspominałeś, że te osoby są często chronione i oczywiście, że tak i nikt nie drąży. Jakby media w zalewie clickbaitów, poszukiwania, różne media, prawda? Bo to tak jak słusznie zauważyłeś, nie chodzi tylko o media regionalne. Ja powiedziałem, media regionalne mają ze sobą pracę wiele lat w ośrodku regionalnym, to telewizji polskiej, to pamiętam, że jednak ośrodek regionalny TVP przez lata
był taką pierwszą linią frontu gdzieś tam do wykrywania różnych rzeczy i to się często udawało zrobić. Nie zawsze oczywiście, natomiast no, przerażające jest dla mnie to, że jednak w każdym mieście dużym, prawda, wojewódzkim, mamy regionalnych 4, może 5 dziennikarzy śledczych, którzy mają określoną renomę, którzy coś robią. Teoretycznie przynajmniej. A tu się okazuje, że właśnie, że nikt z tych osób na Lubelszczyźnie nie był w stanie tego wykryć, dotrzeć do ofiar. Jest to bardzo dziwne po prostu. Dlatego powiedziałem o dziennikarzach regionalnych, bo wiadomo, że od dziennikarzy regionalnych często te tematy podejmują dziennikarze ogólnopolscy. I tak wygląda cały ten mechanizm, że tak powiem, spraw. Dlatego, wiesz, no dlatego w tym naszym poprzednim programie też o tym dużo chyba mówiliśmy, jeżeli dobrze tak pamiętam, ale generalnie o kondycji dziennikarstwa, o tym, że jeżeli dziennikarstwo nie będzie nie będzie się zajmować poważną tematyką, a dzisiaj się nie zajmuje, dzisiaj w większości dziennikarstwo polega na jakichś takich rzeczach mało istotnych, zajmujemy się jakimiś gwiazdami, jakimiś tam pierdołami, tak, z serialami, jakimiś innymi rzeczami, które nie mają żadnego znaczenia dla naszego życia publicznego, społecznego, no to jeżeli tak to będzie wyglądać, to nigdy nie będziemy wyjaśniać takich spraw społecznych, bo one będą za trudne, za kosztowne, za ryzykowne i nie będą przynosić odpowiedniej ilości kliknięć według właścicieli tych mediów. Właśnie. Trzeba to zmienić, to jest konieczne. Że, słuchaj, ale ostatnio, nawet dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą operatorem, wiesz, rozmawialiśmy tak, zszedł temat na ośrodki regionalne i one w tej chwili są bez sensu, to znaczy to są ośrodki, na które są ładowane ogromne pieniądze państwowe, nie wiem, każdy ośrodek w dużym mieście wojewódzkim to jest budżet rzędu 30, może nawet 20 milionów złotych na programy, których najczęściej a, nikt nie ogląda, b, one są robione amuzą, to znaczy są robione, żeby były robione i tak naprawdę nikt nie rozlicza z, wiesz, wejścia na przykład takich ośrodków w internet, wiesz, poruszania trudnych tematów, czy rozwinięcia oferty takiej czy takiej dla widza. Krótko mówiąc, mamy ośrodki na przykład regionalne telewizji polskiej, które sobie istnieją amuzą, bez sensu, po prostu dla nikogo. I to jest charakterystyka naszego państwa, że coś, co wiesz, co powinno być blisko ludzi, jest tak naprawdę bez sensu, jest gdzieś tam wysyłaniem ludzi po surówki, tak? Nazwijmy to dziennikarskie. I myślę, że to samo się stało z gazetami regionalnymi, które są gdzieś, wiesz, podporządkowane matce jakiejś tam, matce. Dlatego ja uważam, że stoimy przed dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, żebyśmy zmienili media, żebyśmy odzyskali media dla dziennikarzy, a i dla ludzi. Żeby w końcu dziennikarze też zrozumieli, że ich odbiorcą, ich klientem, jakby tak patrząc na biznes, tak na biznesowe sprawy, ich klientem jest czytelnik i widz, i słuchacz. A nie reklamodawca, a nie jakaś tam firma, która płaci za to, a nie państwo nawet w momencie, kiedy utrzymuje takie ośrodki, czy utrzymuje telewizję. Musimy zreformować telewizję publiczną, musimy zreformować w ogóle media publiczne, ale, tak ale też potrzebna nam jest, no, dramatycznie jest nam potrzebna ustawa o mediach, która będzie, bo dzisiaj prawo prasowe jest niestety wciąż z komuny, tak? No, mamy prawo z 84 roku, no to jest śmieszne. Tam wciąż chyba tkwi ten zapis o tym, że dziennikarz ma działać na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej, tak? No nie wiem, może to już wykreślił ktoś jakąś tam nowelizacją, nie sprawdzałem ostatnio, ale ogólnie no, potrzebne nam jest nowoczesne prawo, prawo, które będzie zapewniało dziennikarzowi bezpieczeństwo, ale też zmuszało dziennikarza do zajmowania się tematami społecznie ważnymi, istotnymi, żeby nie mógł wybierać sobie, że on będzie pisał o gwieździe jakiejś tam show biznesu czy czegoś tam, tylko jeżeli się do niego zgłosi ktoś, kto ma temat społeczny, to ma się tym koniecznie zająć, a nie tak. To nie może tak być, że my sobie odpuszczamy rzeczy trudne, a zajmujemy się tylko łatwymi. Tak nie powinno wyglądać. Tomek Rynk ma do ciebie konkretne pytanie. Pozdrawiamy cię, Tomku, nasz widzu. Kiedy może pojawić się film Bagno 2? Wielu też widzów mnie pytało w sumie w różnych tam wiadomościach i informacjach, no więc teraz oddaję ci głos. Kiedy może pojawić się druga część? Już pracujemy nad tym filmem, mamy zaplanowane zdjęcia, no jest sezon urlopowy, więc ja też chcę na chwilę wyjechać tu, co prawda niedaleko, na kilka dni, chociażby ja naprawdę potrzebuję odpoczynku, bo się bardzo dużo namęczyłem ostatnimi miesiącami, tak, ale
ale no planujemy, no chcielibyśmy zdążyć gdzieś tam na jesieni, nie wiem, czy zdążymy w październiku, czy w listopadzie, ale chcielibyśmy skończyć ten film jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby to był mocny film, taki wstrząsający, ale poruszający, żeby po prostu wymóc na nas wszystkich tak naprawdę zmianę postaw wobec tego problemu, problemu pedofilii, problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. To jest ogromny problem, tak jak mówiłem to wielokrotnie w różnych wywiadach. My chcemy się tym zająć naprawdę kompleksowo. Chcemy dalej pociągnąć to jeszcze po filmie w kierunku takiej pomocy dla ofiar, bardzo takiej już strukturalnej, bym powiedział, na jakiegoś centrum wsparcia osób pokrzywdzonych w dzieciństwie. Nie wiem, czy nam się uda pomagać teraz jeszcze osobom, które dzisiaj są zagrożone taką sytuacją. Jest ogromny problem, nie chcę tutaj takiego chaosu wprowadzać, ale jest ogromny problem pomiędzy w oskarżeniach prawdziwych i nieprawdziwych odnośnie pedofilii w rodzinach, szczególnie tam, gdzie się rozwodzą małżonkowie i walczą o dzieci i się pojawiają łatwo oskarżenia kogoś zarówno w stosunku do kobiet, tak, jak i mężczyzn. I tutaj tak, bardzo ciężko ze względu na to, że tych oskarżeń jest bardzo dużo, a są nawet instrukcje w internecie, jak oskarżyć kogoś o pedofilię. Sądy do tego podchodzą już dzisiaj bardzo nierzetelnie, bym powiedział, tak, no bo nie ma dziwnie te sprawy traktują. I tu jest masa bałaganu i trzeba coś z tym zrobić, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, które oskarżenia są prawdziwe, a które nie, ze względu na to, że jest ogromny bałagan w tej tematyce. Ogromny color stone. Mariusz, pyta ciebie, bo jest konkretne pytanie do ciebie, więc pozwolę sobie zadać. Cześć, pytanie, jak jest z karą za pedofilię? To znaczy wyrok, ile lat i jak to wygląda w praktyce? Czy pedofile skazani wychodzą wcześniej? Jak to wygląda? Czy się może interesowałeś losem właśnie skazanych? Jest w tym momencie chyba do 12 lat więzienia. W przypadkach jakichś tam cięższych jest 20 lat, ale nie wiem, czy to dopiero wejdzie, czy dopiero ma być podwyższona ta kara. Ja szczerze mówiąc nie za bardzo się interesuję kwestią karania sprawców, dlatego że ja uważam, że najważniejsza jest profilaktyka, ale też doprowadzenie do generalnie zmiany całego systemu ochrony osób pokrzywdzonych, możliwości ścigania tych sprawców, ochrony dzieci jako dzieci jeszcze przed sprawcami, którzy są wciąż czynni i oczywiście, jeżeli chodzi o kary, trzeba je podwyższyć, one muszą być wysokie, to nie może być tak jak teraz, że pedofil jest skazywany na 2 lata więzienia na przykład, tak? Bo to jest dramat. To jest dramat. To jest dramat, tak? Te kary, wydaje mi się, jeżeli się nie mylę, to jest do 12 lat, to jest łatwo sprawdzić, bo to jest artykuł chyba 200, tak, i sobie można sprawdzić, jaka tam jest kara, ale ja ostatnio tego nie sprawdzałem, nie wiem, czy to się podwyższyło, czy nie. Także Maciek, ale to mogę wpisać i zaraz powiedzieć. Dobra, zaraz sprawdzimy. Maciek, czyli pan Bianko pisze do ciebie, brawo panie redaktorze za materiał i pana ciężką pracę. Dlaczego mass media nie chciały publikować pana materiału? Czemu ludzie milczą? To jest nie do ogarnięcia. No właśnie, też my się nad tym wszystkim zastanawiamy, Maćku, i też chyba nie umiemy do końca odpowiedzieć na to pytanie, bo głowimy się nad tym już drugi program. To jest ten problem, że to nawet nie chodzi o to, że one nie opublikowały, czy nie odpowiedziały na pytania, bo ja tam trochę jest taki problem, że w tej dyskusji pojawiają się takie jakby elementy, które nie do końca są istotne, tak? Czy ktoś pisał o czymś, czy nie pisał. Chodzi o to, że ja zostałem tak naprawdę odrzucony przez te media, wolne media, które są mediami, które uważam, że się powinny tym zajmować, media no, nadające ton dyskusji publicznej, bo to o to chodzi, że to są te media główne, tak? I te media niby się interesują problemami społecznymi, niby nagłośniły sprawę pedofilii w kościele, ale w momencie, kiedy dotyczy pedofilia jakichś innych środowisk, to nagle mnie odrzucały i jakby ja rozmawiałem z tymi naczelnymi wcześniej, z różnymi redaktorami naczelnymi i starałem się przekonać do tego, że ta tematyka jest ważna i żeby oni po prostu pomogli mi zrobić te materiały, dali mi jakby możliwość prezentacji tych materiałów na
na ich platformach, tak, żeby one dotarły do widzów. I tutaj był ten problem, że ja nie mogłem tego zrobić. W końcu się wkurzyłem, zobaczyłem, no to one promują jakiegoś tam człowieka, który żeruje na tym problemie bardzo, w bardzo nieuczciwy sposób. I do wszystkich tych mediów, które promowały tego człowieka, ja się zwróciłem o to, żeby ze mną się spotkali przed kamerą, żebyśmy szczerze, bardzo otwarcie, ale mocno porozmawiali o tym problemie. Jak oni traktują ten problem, dlaczego się nie interesują tą problematyką i dlaczego promują człowieka, który na tym zarabia ogromne pieniądze, ale tak naprawdę żeruje i krzywdzi ofiary. To były takie trzy tematy, które ja chciałem poruszyć z tymi dziennikarzami i zmusić ich do tego, żeby ze mną usiedli i żebyśmy o tym porozmawiali. I wcale nie musiało być tak, że oni by negatywnie zostali przedstawieni w tym filmie, bo nie. A dzisiaj się odwraca dyskusja, że ja się czepiam, że oni nie pisali o sprawie Krzysztofa S. To nie tak. Ja się czepiam, że się nie interesują problematyką. Że no jak się sobie wpiszecie w internet, ile jest w danym medium artykułów o pedofilach w kościele, to będzie dziesiątki albo setki, a jak sprawdzicie, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o inne przestępstwa w innych środowiskach, to się okaże, że tego jest bardzo niewiele, tak? Że albo w ogóle, albo naprawdę nieliczne artykuły. Jeden, dwóch przestępców, a przecież proporcje naprawdę są, no, bym powiedział, że odwrotne, że tych pedofili w kościele wcale nie jest aż tak dużo, jak nam się wydaje. Właśnie, że... i tu Color Stone rzuca, a statystycznie z jakich środowisk jest najwięcej pedofilów, no to jak gdzieś słyszałem... Nie ma wiarygodnych statystyk, tak? To jest, nie mówią, że w rodzinach i wiesz, to... Tak, najwięcej z takich dostępnych danych to najwięcej jest po prostu osób tych osób skrzywdzonych w rodzinach i przestępców w rodzinach. Potem dopiero są te zawody. No i nie wiem, powiem szczerze, że mnie to w ogóle nie interesuje tak naprawdę, bo dla mnie każdy pedofil to jest sprawca, którego trzeba ścigać. Nie rozróżniam tutaj, ja się zajmuję i księżmi i zajmuję się normalnymi sprawcami, ale no, ja mogę powiedzieć tak, jak ja zacząłem się zajmować tą tematyką, zapraszałem wszystkie ofiary do tego, żeby się do mnie zgłaszały, no to na kilkaset zgłoszeń miałem dwa odnośnie księży. Tak, to jest... Zobaczcie, czyli to jest tak, pewna skala, o której Mariusz mówi, obiektywna. Tak, to można powiedzieć. Natomiast Komisja do Spraw Pedofilii miała dużo więcej zgłoszeń odnośnie księży, ale to też dlatego, że jakby oni się pojawili po filmie Tylko nie mów nikomu Tomka Sekielskiego i Marka Sekielskiego i oni jakby otworzyli wtedy tą tematykę i można powiedzieć, że do tej komisji zwróciło się najwięcej osób, szczególnie też z tego powodu, że zaraz po filmie upadła Fundacja Nie Lękajcie Się, do której się ci osoby pokrzywdzone przez księży zwracały i po filmie bardzo dużo było tych zgłoszeń, ale niestety Fundacja upadła, nie zajmowała się tą tematyką, więc pewnie dużo z tych osób zwróciło się do Komisji do Spraw Pedofilii. Być może dlatego jest tam więcej takich zgłoszeń, ale są te zgłoszenia inne. Nie pamiętam też statystyki Komisja do Spraw Pedofilii podawała, tylko że słuchajcie, ja się nie zajmuję statystykami. Ja staram się pomóc konkretnym osobom, które się do mnie zwracają. Nie jestem dziennikarzem, który się zajmuje statystycznie tym problemem, tylko staramy się pokazać i skalę problemu ogólnie, że to jest bardzo duży problem, ale bez analizy statystyk, dlatego że one nie są wiarygodne dzisiaj, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, tak samo jak nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tak naprawdę jest tych przestępstw ogólnie, bo wiemy, że większość przestępstw tego typu jest niezgłaszanych, jest ukrywanych, wychodzą często po śmierci sprawcy, tak? Bo rodzina potem się przyznaje. Mam taki przypadek, który ja też ujawniłem, znaczy ja ujawniłem, ja opisałem jako chyba jedyny dziennikarz, nikt więcej chyba tej sprawy nie opisywał, ale ujawniła tą sprawę osoba z rodziny, takiego aktora, który się chyba Ryszard Zaorski nazywał z Katowic i tam dzień przed pogrzebem jedna z osób z rodziny napisała, że to był pedofil, który krzywdził dzieci i do mnie się kilka osób zgłosiło, ja z nimi rozmawiałem i potwierdziłem te zarzuty, że tych ofiar tego człowieka było co najmniej kilka, a pewnie dużo więcej. No i to wyszło dopiero po śmierci, bo ktoś był odważny, żeby o tym powiedzieć, ale też jakby była pretensja, że to jest tuż przed pogrzebem, że jak można tak mówić o tym w tym momencie. No,
Nigdy nie ma dobrego momentu. Nigdy to jest nie ma, oczywiście, straszny tak. problem. To jest naprawdę bardzo wstrząsający i trudny problem, z którym my wszyscy musimy sobie poradzić rzetelnie, żeby zacząć stawiać zarzuty tym, którzy krzywdzą dzieci, ochronić dzieci przed tymi sprawcami, zrobić skuteczną ochronę, żeby żaden sprawca, który kiedykolwiek miał do czynienia z tym problemem i kiedykolwiek skrzywdził dziecko, to żaden taki sprawca nie może pracować z dziećmi, a wcale to nie jest takie oczywiste. Oczywiście, tak powinno być, że do końca życia. A wiesz co, Mariusz, ja mam takie wrażenie, bo jest sporo już pytań na czacie, za chwilę ci je przytoczę, bo kilka jest ciekawych, ale mam takie wrażenie, że TVN szczególnie, jeżeli chodzi o media, to mówmy po imieniu, stworzył swoimi ostatnimi materiałami, też promowaniem Eke Overbecka i wielu, wielu innych takich, powiedziałbym, quasi ekspertów, którzy tam zostali rozliczeni, rozjechani przez znawców tematu, że wiesz, że cała pedofilia dotyczy Kościoła katolickiego, tak naprawdę księży, hierarchów, biskupów i tak dalej. I zwykły widz TVN-u tak sobie właśnie myśli, że pedofilia od razu pierwsze skojarzenie Kościół katolicki, biskup, rozumiesz o co chodzi, arcybiskup, hierarcha potężny i najchętniej myśli, że kryty przez papieża, tak? Generalnie teraz w chory sposób zmieniono całkowicie percepcję bardzo ważnego problemu i nie wiem, czy się ze mną zgodzić, a mam takie wrażenie, tutaj jest pytanie, zaraz pozwolę ci odpowiedzieć, ale jest też pytanie od Tomka Rynka, gdzie można było obejrzeć Bagno. To już wiemy, że Bagno było puszczone w Telewizji Polskiej i tam też była debata. I za chwilę spytam, czy byłeś zadowolony z tej debaty i z jakości tej debaty po seansie, ale może właśnie najpierw, gdybyś mógł się odnieść, czy nie masz wrażenia, że przez właśnie głównie TVN, tak, ludzie mają taki skrzywiony trochę w Polsce, może nie ludzie, ale widzowie TVN-u w dużej mierze mają skrzywiony trochę taki obraz tego problemu. Właśnie. Znaczy ja uważam, że w ogóle jest zakłamany ten obraz i tłumaczy się to tym, że Kościół jest instytucją, która wypracowała specjalną metodykę jakby ukrywania czy tuszowania pedofilii, co moim zdaniem jest nieprawdą, że wypracowała sobie taką metodykę jako jedyna instytucja, bo uważam, że to się bierze w ogóle, zaczyna się od rodziny, gdzie w rodzinach wypracowano metodę właśnie tuszowania, a Kościół sobie zapożyczył to, zaadoptował do swojej instytucji czy do swoich działań to, w jaki sposób się postępowała z tym w rodzinach, tak i wszystkie inne instytucje dokładnie to samo zrobiły, więc Kościół nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Tak? Tłumaczy się to też tym, że Kościół, księża pouczają nas jak żyć, pouczają nas w jaki sposób postępować, w związku z czym oni mają wyjątkową pozycję, dlatego ich w sposób wyjątkowy należy rozliczać za takie przestępstwa. Ja się tutaj zgadzam, że trzeba ich w wyjątkowy sposób rozliczać, rzeczywiście, natomiast uważam, że w ogóle wszystkich trzeba rozliczać, zdecydowanie walczyć z tuszowaniem pedofilii w Kościele i w każdej innej instytucji. Ja nigdy nie broniłem sprawców z żadnej instytucji, natomiast no nie może być tak, że uznamy, że to jest tylko tutaj ten problem. Właśnie. Dzisiaj przez działania Kościoła, też ja nie jestem specjalistą od Kościoła, nie patrzę na te działania Kościoła, co oni tam tak naprawdę robią, ale jest Fundacja Świętego Józefa, która stara się pomagać ofiarom. Jest możliwość pozywania czy kurii, czy parafii, nie wiem, jakiejś instytucji kościelnej o odszkodowania, o zadośćuczynienie. Jest cały czas dyskusja, są osoby, które księża, i nie tylko księża, ale osoby świeckie, które w ramach kościoła czy tam gdzieś przy kościele działają, żeby pomagać ofiarom, czyli można się do nich zgłosić z każdym przestępstwem, z każdym problemem, więc tutaj działania jakieś są, tak? Czy one są dobre, czy nie, to niech sobie tam oceniają ci specjaliści, ale też uważam, że no jest to niewspółmierne do tego, co się dzieje w innych środowiskach, czy w szkołach, gdzieś indziej. Te instytucje w ogóle nic nie robią w tym kierunku, żeby coś pomóc ofiarom, tak? Szkoły, jak w jednej szkole poszliśmy do pana dyrektora, żeby
żeby się odniósł do zarzutów w stosunku do nauczyciela, który pracował wtedy z dziećmi, to, no, to ten dyrektor nam uciekał, żeby on nie chce tego słyszeć, nie chciał zobaczyć dowodów, nie chciał z nami rozmawiać w ogóle, tylko uciekł i mówi, że do prokuratury z tym. No, to nie powinno tak wyglądać i ja stawiam jeszcze daleko idącą może tezę, ale moim zdaniem to dzisiaj mamy właśnie odwrotną sytuację, że w Kościele jest ten temat w miarę zorganizowany i już tam pomoc jest można uzyskać jakieś wsparcie dla ofiar. Sprawcy są skazywani, księża są dużo ostrzej traktowani dzisiaj przez system sprawiedliwości niż inni sprawcy, co zresztą na filmie Bagno powiedział adwokat, który się tym zajmuje. W innych miejscach, w elitach, w miejscach, gdzie są wpływowi pedofile, no niestety, ale nie tylko nie ma, nie tylko jest tuszowanie, krycie tych spraw, ale nie, jest bezkarność. No, my w filmie Bagno 2 chcemy pokazać kilka takich przypadków bezkarnych sprawców, którzy naprawdę straszne. Unikali odpowiedzialności przez wiele lat. Ale Mariusz, nawet Jimmy Savile, o którym mówiliśmy w zeszłym programie, też uniknął tak naprawdę za życia. Do końca do śmierci. Tak. I o czym my mówimy? Mówimy, że tuszowanie w Kościele, to co jest gorsze? To, że Kościół próbuje ukryć swoje problemy, tak, ze skalą zjawiska, z tym, że są księża, którzy to robią, że są księża homoseksualiści, że są księża, którzy postępują tak, no, są zbrodniarzami, trzeba to nazwać po imieniu. Tak, Kościół chce to ukryć, ale dzisiaj już tak nie ma i dzisiaj już ci księża są ścigani, natomiast w innych środowiskach mamy do czynienia z bezkarnością, czyli dużo gorszą sytuacją niż samo tuszowanie, bo po prostu nie można ich ścigać, a ofiary są osamotnione i ofiary nie mogą uzyskać niczego, ani bo mają przedawnienia, czyli nie można nawet ich ścigać. Prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, szkoły nie chcą słyszeć, tak? Komisja do spraw pedofilii nie jest w stanie działać, bo nawet nie ma pełnego składu i to jest wbrew ustawie. No i grzmi ten pan Błażej z tej komisji, rzecznik obecny komisji, a wcześniej przewodniczący, który przestał być przewodniczącym, grzmi w mediach, że politycy się tym nie interesują, ale to nikogo nie obchodzi, no tak to wygląda. Więc niestety, jest to smutna rzeczywistość. Maciek tutaj z Anglii pisze tak, dla mnie jest to nie do pojęcia, jak tak można, może dzieci też nie wiedzą jak reagować, nie wiedzą kiedy przekraczana jest granica, powinni tego uczyć w szkole i za granicą tak jest. I tutaj daję jeszcze przykład Wielkiej Brytanii, że powinna być specjalna jednostka policji, która się tym zajmuje. Nie wiem jak jest w Polsce, mieszkam w UK i tutaj nie ma przebacz. Panowie przyjeżdżają i zabierają delikwenta polując na nich. Właśnie Mariusz, a propos polowania na pedofili, chciałem się spytać, co ty myślisz na temat tej całej takiej, wiesz, w internecie jest sporo takich grup, które teoretycznie łapie tych mnie to jest taka drobnica, co oni się zajmują, bo oni łapią jakichś facetów, wiesz, którzy wypisują głupoty na czacie i tam, wiesz, nagrywają ich na kamerkach i gdzieś tam w jakiś sposób piętnują. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Bo dużo jest wysyp takich jest grup łowców, nazwijmy to łowców pedofilii. Ja mam zdanie złe na ten temat. Uważam, że to nie powinno się w taki sposób odbywać i uważam, że dużo, że te grupy, nie chcę powiedzieć, że jako siostry, bo ja też się nie specjalizuję w tym, nie wiem. No, nie, jasne. Dla mnie to jest trochę też, no to nie jest ten problem tak naprawdę. To jest no właśnie, ja też problem, że że się złapie jakiegoś upośledzonego człowieka, który coś właśnie, wypisuje w internecie, brawo. To nie jest problem pedofilii. My mamy do czynienia, problem pedofilii to jest problem wujka, ojca, który w bardzo, przyjaciela, który w bardzo taki zorganizowany sposób zaczyna osaczać dziecko, zaczyna mieć wpływ na to dziecko, autorytetu, czyli księdza na przykład, czyli trenera, nauczyciela, kogoś, kto zarzuca sieć na dzieci i wybiera sobie ofiarę podatną na te wpływy, znaczy podatną, no, ofiarę, którą sobie wyselekcjonuje w taki sposób, że widzi, że jest w stanie ją niestety, ale skrzywdzić, tak? I to jest długi proces takiego osaczania tego dziecka, potem krzywdzenia dziecka, potem utrzymywania nad tym dzieckiem kontroli, żeby to dziecko nikomu nie powiedziało, żeby przez wiele lat utrzymywało to w tajemnicy. I to jest ta najtragiczniejsza, najbardziej
dotkliwa pedofilia, a nie łapanie na czatach, na jakichś tam w mediach społecznościowych, na social mediach osób, które dają się złapać w jakieś pułapki. Dużo jest takiej wątpliwości co do legalności w ogóle tych działań, co do tego, co, czy ja to też jest... Ja zawsze takie moralne trochę wątpliwości. No, osoby, które były w tych organizacjach, też do mnie się zgłaszają, że z różnymi pretensjami, że na przykład te grupy no, opowiadają mi rzeczy, które są dosyć wstrząsające, ale nie chciałbym ich powiedzieć, bo nie wiem, czy się w ogóle zajmę tym problemem. To jest dla mnie dwa inne w ogóle... Dwie inne sprawy. Jedna to jest właśnie ta kwestia walki z pedofilią, taką prawdziwą pedofilią, czyli osaczaniem dziecka i próbą skrzywdzenia dziecka realnie w taki sposób. A kwestia pornografii dziecięcej, tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jest drugi problem, który być może ja nie mówię, że to nie należy tego robić, tak? Że nie należy tych ludzi wyłapywać, ale chyba nie tak i nie takimi metodami, jak oni to robią. Łowcy pedofilów, jakieś takie. Ja ci powiem moje zdanie. Moje zdanie quasi, jest takie, że... quasi militarne. Właśnie, bojówki, tak? Trochę tak to wygląda. Takie bojówki, które robią to w sposób no bardzo. Bardzo dziwny. Dobrze, że to zauważyłeś, bo ja mam podobne odczucia, patrząc na te relacje. Mam takie odczucia. Pewnie po tym czasie, jak oni to obejrzą, to zacznie się hejt na mnie na maksa i jakieś ataki, jakieś próby. Ale tak, próby... kogo się nie hejtuje w internecie, Mariusz? Już się no tak, nie... no kogo się nie hejtuje. No tylko, że, wiesz, bo ja nie chcę powiedzieć, że to, że łapie się jakiegoś pedofila, który próbuje uwieść dziecko w internecie, to nie jest ważne. To jest ważne, tak? Ale... No chyba powinna to policja robić, tak? Więc jeżeli jest taka sytuacja, a te pułapki i takie próby złapania, no oni mówią, że tak nie robią, bo to też trzeba zaznaczyć, że są tam różne te organizacje, czy te oni ze sobą rywalizują, oni się siebie nawzajem oskarżają, że jedni są tacy, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli. No na pewno nie wolno robić takich pułapek celowych, to znaczy nie wolno na przykład nie jakby do ciebie taki mail przyszedł od jakiejś niby nastolatki, czy ty masz ochotę sobie pogadać, no to już jest nielegalne coś takiego, tak? Że próba skłonienia cię do tego, żebyś pisał z taką osobą. I jeżeli taki mail trafi do na przykład osoby upośledzonej, no to nie jest wykluczone, że ta osoba upośledzona się da złapać w taką sieć, że nie wiem, to jest dla mnie trudny temat, ja go nie znam za bardzo, ja sobie tam gdzieś obiecuję, że na jakimś etapie tej mojej pracy spróbuję się tym zająć, ale teraz się zajmuję poważną problematyką. No właśnie, ale wiesz, tak byłem ciekawy, bo byłem ciekawy, czy masz podobne spojrzenie na to, jak ja, i się okazuje, że gdzieś podobnie myślimy, bo też widzę te upośledzone osoby często i we mnie to budzi trochę żalu, a nie tam jakiegoś takiego nerwu na tych no, ja tego nie oglądam w ogóle. Mówiąc ja też przestałem. Ja przestałem. Był moment, że byłem zafascynowany, wiesz, że byłem zafascynowany jakby samą, że ludzie się zorganizowali, tak myślałem, może trochę naiwnie, że ludzie się, wiesz, zorganizowali i tak dalej, ale później zobaczyłem, że to jest też jakiś rodzaj promocji z własnej często osoby czy własnej organizacji i trochę zaczęło mi się to nie podobać. Dlatego po prostu chciałem zapytać ciebie, czy masz podobne odczucia związane z tym, z tą tematyką. Dobra, wróćmy do poważnych spraw. Bo to jest istotne i myślę, że wiele osób sobie zadaje to pytanie na czacie, coraz więcej osób jest z nami, zresztą nasz pierwszy program już obejrzało 12 tysięcy osób, więc naprawdę warto to robić. Okazuje się, że jednak ludzie docierają do fajnych rzeczy i to nie jest tak, że muszą jakoś specjalnie kopać, ale chcę powiedzieć jedno, czy ty wierzysz, że zarówno sprawca z Lublina, czyli Janka, i sprawca warszawski, nazwijmy to, czyli Krzysztof S., zostaną skazani, napiętnowani i spotka ich to, co powinno, czyli społeczna infamia. To już nawet nie chodzi o więzienie, chociaż też chodzi o więzienie, wiadomo. Natomiast czy spotka ich to, co powinno, czy też unikną przez różnego rodzaju, wiesz, procedury, procesy, rozwikłanie, rozwalanie. Wiesz, prawnicy uwielbiają włos na sześcioro często niestety dzielić. Unikną tego jak Jimmy Savile po prostu tej odpowiedzialności.
Znaczy już wiemy, że to jest za późno. No ja dostałem po ujawnieniu tej sprawy Jana K. dostałem maila od jednej z jego uczennic, ale nie ofiar chyba. Ona napisała, że 20 lat za późno. Także ona była uczennicą tego człowieka i mówiło się o tym w tym środowisku, wśród tych uczniów wcześniej i 20 lat za późno. No na pewno w przypadku pana Krzysztofa S. no to w ogóle jest z 50 lat za późno, a w przypadku tego Jana K. nie wiem, no bo te doniesienia są z ostatnich 20 lat, czy on wcześniej działał, to też trudno powiedzieć dzisiaj, ale no liczę na to, że jakiś wyrok sądu zapadnie, żeby dowiemy się, czy jest winny, czy niewinny. Nie wiem, czy pójdą do więzienia ci ludzie, czy... To jest no, trudny problem, bo to też i do mnie jakieś takie oskarżenia wpływają, że dlaczego ja nie czepiam się tych młodszych sprawców, a tylko takich właśnie już po 80. Tak? No, czepiam się i tych młodszych, tylko tych młodszych jest dużo trudniej złapać i tam są... No, zobaczycie w drugiej części, z czym się mierzymy, bo no, jak się nam uda to w ogóle zrobić, bo mamy do czynienia z dwoma sprawcami, którzy tam grożą śmiercią różnym ludziom, więc... I świadkom, i tutaj są trudne sytuacje, a udowodnienie tego to też nie jest takie proste. Każda z takich spraw to się wiąże z ryzykiem procesowym na wiele lat i stąd też ja właśnie, dlatego ja chodziłem po tych mediach, ja ich przekonywałem, słuchajcie, no ja sobie sam po prostu nie dam rady, bo nie będę miał dobrej obsługi prawnej, ale nie będę miał nagłośnienia, no to jeżeli nie ma nagłośnienia, to nie ma efektu, tak? Oczywiście. Jeżeli ktoś obejrzy w internecie, 5000 osób obejrzy jakiś materiał, to nie będzie efektu wpływu na sąd, na prokuraturę, żeby ona działała właściwie, nie będzie efektu na to, na całe nasze społeczeństwo, żeby domagało się odpowiedzialności. W przypadku Jimmy'ego Savile'a, w momencie, kiedy to wyszło, to przez Wielką Brytanię przeszła fala oburzenia i rzeczywiście no, rządzący czuli się w obowiązku, żeby coś zrobić. Po śmierci, za późno, ale coś tam naprawili. No, u nas my cały czas stoimy przed wyzwaniem, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi osób z autorytetem. Cały czas powtarzają się sytuacje, gdzie autorytety próbują nawiązać z dziećmi relacje przyjacielskie. Odciągnąć dzieci od rodziców, przekonać dzieci, że są bliżej, że są bliższymi osobami niż rodzice na przykład. I cały czas standardy pracy z dzieckiem nie są ustalone albo niezrozumiałe są. I traktujemy na przykład nauczycieli, którzy są mają takie dobre podejście. Nawet w filmach jest pokazywany dobry nauczyciel. To jest nauczyciel, który wysłucha dziecka, do którego tak, może jest przyjść po lekcjach do domu, gdzieś tam być sam na sam z tym nauczycielem, tak, że to nie widzimy nic złego. No, procedury już na Zachodzie chyba są takie, że już to jest niemożliwe, że tam gdzieś w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach są... jest to lepiej zorganizowane, już się rozumie, że praca z dzieckiem to jest praca, a nie zaprzyjaźnienie się z dzieckiem, bo to stwarza ryzyko dla obu stron, że dziecko może oskarżyć na przykład nieprawdziwie tego nauczyciela, jak będzie z nim sam na sam, no to będzie okazja do tego, żeby stwierdzić, że nikt nie będzie w stanie ocenić, czy dziecko mówi prawdę, jeżeli oskarży nauczyciela w takiej sytuacji, więc nie wolno przebywać samemu z dzieckiem w odosobnieniu, nie wolno go dotykać, nie wiem, robić sobie żartów z jakichś tam seksualnych, nie wolno łaskotać, nie wolno sadzać sobie na kolana, nie wolno podszczypywać, nie wolno nawiązywać takiej relacji, która by przekraczała tą jasną, wyraźną granicę autorytet i dziecko. Tutaj jest ogromna praca do wykonania, tak? My musimy o tym rozmawiać jak najwięcej, że nauczyciele też muszą zrozumieć, że my nie jesteśmy ich wrogami, nie chcemy z nich wszystkich zrobić pedofili, tylko chcemy ich chronić przed niesprawiedliwymi czasami oskarżeniami, tak? Też. Prawda, i też ja pamiętam takie czasy, przypomniałeś mi a propos tego fizycznego kontaktu z nauczycielem, że ja jeszcze miałem takiego księdza, słuchaj, w podstawówce, nomen omen księdza, który jeżeli byliśmy głośno, to potrafił podejść i wykręcić ucho. Mi się też to zdarzyło. Ja nie jestem taki stary, bo rocznik 85, więc to nie było tak dawno w sumie, ale dzisiaj chyba to jest nie do wyśledzenia, żeby ksiądz wykręcił ucho jakiemuś uczniowi na religii, ale nam się to jeszcze
zdarzało. Także to też zmiana obyczajów, tak? Następuje. Karę cielesną, u nas też miałem do czynienia z karami cielesnymi stosowanymi przez nauczycieli. No to było obrzydliwe, tak? To w ogóle nie powinno. Ten między innymi umie nauczyciel muzyki, tam dawał nam lekcje, bijąc nas, tak? Nie no, obciach totalny, tak? Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. No ale ogólnie, no, wiesz, ja po prostu uważam, że im więcej rozmawiamy o problemie, takim ważnym problemie społecznym, i to ta dyskusja nie powinna być na twoim kanale, tylko ona powinna być na kanałach największych mediów, także chcemy w końcu poważnie rozmawiać o problematyce całej, tak? O tym, że ten problem dotyczy wielu środowisk, że on jest, że trzeba zmienić procedury, że trzeba przekonywać rodziców, żeby uważali na to, co się dzieje z dziećmi, żeby też mieli lepszy kontakt z dziećmi, żeby nie pozbywali się dzieci na zasadzie, że tak jest łatwiej, no bo wszyscy jesteśmy zaganiani, tak? Więc fajnie jest zostawić takiego dzieciaka na zajęciach z piłki nożnej, z jakiegoś innego sportu, z gimnastyki artystycznej, z pływania, z plastyki, z różnych innych zajęć pozalekcyjnych, zostawiamy pod opieką nauczyciela, księdza, innej osoby, uważamy, że już jest, i niech sobie tam radzą te dzieciaki sobie z tym, czy ten autorytet z tymi dzieciakami. Ja myślę, Mariuszu, teraz mi się przypomniała jeszcze jedna historia, naprawdę dramatyczna, ale to z czasów mojego już nieżyjącego dziadka. Słuchaj, wyobraź sobie, że w czasie II wojny światowej były polskie dzieci na Pomorzu, bo stamtąd pochodziła moja rodzina. Wiesz, to też warto zapytać o rolę dziecka w stosunku do nauczyciela, ja czy traktujemy dziecko przedmiotowo i podmiotowo, ale dlaczego chcę powiedzieć tę historię, jak się zmieniała w ogóle podmiotowość dziecka na niedawnym okresie, bo to jest 100 lat prawie, tak? Ale mojego dziadka przymusowo wcielono do niemieckiej szkoły razem z polskimi dziećmi, uczył ich muzyki Volksdeutsch, po prostu taki, wiesz, naprawdę fanatyczny nazista, muzyki też notabene, i wyobraź sobie, że mój dziadek do dzisiaj to pamięta, że tenże Volksdeutsch zabił po prostu jedno z dzieci polskich na lekcji po prostu muzyki, bo miał taki zwyczaj, że uderzał w skroń po prostu tym takim, wiesz, smyczkiem. I po prostu któregoś razu tak mocno uderzył, że to dziecko trafiło do szpitala i zmarło z powodu tam wylewu czy czegoś, po prostu, bo to uderzenie było tak mocne. I oczywiście ten nauczyciel, ten Volksdeutsch, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, nie poniósł. Krótko mówiąc, chciałem tylko zaznaczyć, jak na przestrzeni 100 lat, bo to nie chodzi tylko o Trzecią Rzeszę, tak? Tylko że w ogóle w Europie było dość duże przyzwolenie kiedyś na bicie dzieci, na kary cielesne i tak dalej, i też pewnie na występki tego typu. Zresztą Janusz Korwin-Mikke mówił o miękkiej pedofilii, co jest w ogóle dla mnie po prostu chore, ale wiesz, o co mi chodzi. Zobacz, jak to się wszystko zmienia i ewoluuje, tak? Na przestrzeni lat, dziesiątek lat, powiedzmy. Mnie się wydawało, słuchaj, że to jest temat ponad podziałami, że tutaj nie powinno być w ogóle żadnej dyskusji o tym, czy to komuś służy, czy to, nie wiem, w TVP poszło to, czy dobrze, czy źle, że jakie to znaczenie? To jest jakiś kosmos. Film jest dostępny na YouTubie cały czas. Na YouTubie można sobie obejrzeć bagno bez problemów. Wyemitowały to dwie telewizje tutaj w Polsce, które wszystkie mogły, tak? Ja nie ograniczałem nikomu licencji do tego, nie brałem za to pieniędzy. Można było ten film za darmo wyemitować. Wyemitowała to stacja w Stanach Zjednoczonych, też w Chicago. I ja byłem przekonany, że wszyscy będziemy o tym rozmawiać na zasadzie, myślałem, że się zawstydzą ci naczelni w tych wszystkich mediów, które są tam negatywnie pokazani, ale że oni poinformują, ale zaproszą mnie do dyskusji, że będziemy o tym rozmawiać. A po tym filmie zaraz się pojawiło, że ja poobrażałem wszystkie media, to co ja chcę, że one nic nie będą informować. No to co, media to są jakieś dzieciaki, które się obrażają. To jest coś, co jest, to co poszedł niedawno ten program o tej pani Janoszek u Krzysztofa Stanowskiego, to i co, oni się poobrażają za to, że nie zweryfikowali jakiejś osoby. To jest... media się kompromitują, no tak nie powinno to wyglądać. Media mają obowiązek informować o, o, o,
o sprawach społecznych, ważnych, mają obowiązek o tym rozmawiać, czy ze mną, czy z kim innym, ale nie mogą sobie pozwolić na to, że dla nich jest temat jakiś niewygodny, czy jakiś temat, który będą lekceważyć, będą ignorować, czy film, czy osoba, czy ktoś, no to tak nie powinno to działać. No, jeżeli nie naprawimy mediów, to naprawdę będziemy mieli problem z każdym problemem społecznym, bo dzisiaj niestety, ale rządzą media i wszędzie na świecie tak jest. Tak? Media rządzą polityką, politycy chodzą do mediów dlatego, że wiedzą, że będą przez nich wybierani tak naprawdę. Media decydują o tym, jak sądy działają, jak działają prokuratury, jak działa policja, jak działa edukacja, jak działa służba zdrowia. Jeżeli nie zmienimy mediów, nie sprawimy, że media będą rzetelne, porządnie zajmować się sprawami, będą weryfikować informacje, nie będą zatrudniać dyletantów, tylko będą kształcić dziennikarzy na fachowców, na takich, którzy będą w stanie dobrze prezentować materiały, no to będziemy mieli ogromny problem z całą demokracją i ze wszystkimi... Już mamy, Mariusz, już jeszcze, mamy. Już mamy, oczywiście. My tej demokracji nie mamy tak naprawdę, bo zobacz, ja wrzucę taki wtręt, ale myślę, że on jest bardzo ważny. Jeżeli oglądasz stację TVN, to masz absolutnie jednostronny obraz życia, tak? Sytuacji życia, różnego rodzaju innych spraw społecznych, o których mówimy. Oglądasz TVP, masz obraz z drugiej strony i też zupełnie inny obraz świata. Świat jest jeden, a tymczasem, kiedy masz, wiesz, oglądasz jedną stację, próbujesz oglądać, ja nie mogę, ale próbujesz oglądać jedną stację, próbujesz oglądać drugą stację, to czujesz, że to nie jest prawdziwy świat, czyli że ten prawdziwy świat i prawdziwe problemy są zupełnie gdzie indziej. Ale jeszcze zapomniałem ciebie dopytać, czy byłeś zadowolony z tej debaty, która odbyła się w Telewizji Polskiej, bo wiem, że nie, znam twoje zdanie, ale chciałbym, nie byłem zadowolony. Naszym nie, ja uważam, obejrzał. Ja uważam, że debata jest od tego, że debata, jak sama nazwa wskazuje, powinna przede wszystkim ścierać stanowiska różnych osób, właśnie. Z różnych o różnych poglądach. Ja bym się cieszył, no ale ja rozumiem, że do TVP nie chcieli przyjść ci ludzie, którzy powinni tam zostać zaproszeni, czyli na przykład Tomek Sekielski, tak, Marek Sekielski, Artur Nowak, osoby, które mają debata. Inne zdanie, tak? Tak? Albo ktoś z TVN-u na przykład, tak? Albo tak ktoś, jest. Kto jest, uważa, że nie wiem, bo może ktoś uważać, że tylko pedofilia w kościele ma znaczenie i może taki Overbeck na przykład, tak? To by była debata prawdziwa, tak? A nie prawdziwa. Debata, że rozmawiamy sobie wszyscy, którzy mamy te same zdanie tak naprawdę, to nie jest żadna debata. To nie jest debata. Więc ja nie będę zadowolony z takich debat. No poszedłem rozmawiać do telewizji, bo no co ja mam powiedzieć? No, ja chciałbym, żeby było uczciwie i chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni żebyśmy rozmawiali przede wszystkim i dyskutowali o ważnym problemie i chciałem o tym problemie porozmawiać, ale no nie... No wolałbym rozmawiać z adwersarzami, z osobami, które mają inne zdanie, a nie z osobami, które mają takie same zdanie jak ja na Brawo. Przykład. Albo... Dotknąłeś bardzo ważnego problemu, dlaczego ja na przykład przestałem oglądać media publiczne, bo ja nie mogę znieść czegoś takiego, że jest jakiś problem społeczny, albo gospodarczy, albo ekonomiczny, jest czterech ekspertów zaproszonych, jeden ma takie samo zdanie jak rząd, drugi ma troszkę takie samo zdanie jak rząd, ale jednak w sumie ma takie samo zdanie jak rząd, trzeci w sumie się zgadza z tymi dwoma, a czwarty ma jakieś wątpliwości, ale w sumie się zgadza z tymi, wiesz, tak pół żartem, pół serio mówię, jak w kabarecie, ale to trochę tak wygląda. Ale, tak samo wygląda to w tej drugiej telewizji. Tak, w tym momencie nie wygląda. Opozycja ma rację. Nie, no opozycja ma trochę rację. W sumie to opozycja ma rację. Wiesz, i krótko mówiąc, to jest wariactwo. Przede wszystkim, to jest nudne, to jest wariactwo i należy z tym skończyć, tylko pytanie zawsze jak. Czy my się doczekamy kiedyś, sorry, że ja wracam do tematu telewizji publicznej, ale przez to, że 13 lat tam pracowałem, to los tej instytucji po prostu leży mi na sercu, bo znam tam wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych dziennikarzy, którzy zostali tam po prostu i wiem, że nie można wszystkich, tak jak mówisz, potępiać w czambuł, czy to w kościele, czy w ogóle gdziekolwiek, bo ludzie są różni i po prostu zależy mi na tych ludziach, kolegach, koleżankach, którzy tam zostali na różnych stanowiskach. Czy my się kiedyś doczekamy? Ja nie mówię, że telewizja będzie obiektywna, bo to też jest mit, ale czy my się, Mariusz, doczekamy kiedyś lepszej telewizji publicznej, mniej zależnej od
polityków. Czy ty masz jakiś pomysł na to, czy jakkolwiek można by to zrobić? Czy w ogóle jest na to szansa, żeby nasza telewizja była choć trochę lepsza, choć trochę bardziej, wiesz, wypośrodkowana? Może tak bym to powiedział. O, jest takie znaczy, ładne słowo, wypośrodkowana. Ja też gdzieś tam w dyskusji o telewizji też powiedziałem o tym, wyraziłem jakby moje zdanie na temat mediów w taki sposób, że i to powtórzę, że ja znaczy nie wierzę trochę, żeby udało nam się odzyskać telewizję publiczną od polityków, bo to nigdy tak nie było. Ta telewizja i za komuny, i po komunie zawsze była uzależniona od polityków. Nigdy nie było tak, że oni nie mieli wpływu na tą telewizję, więc zawsze będzie wpływ polityków i jak się zmieniały opcje, no to też po telewizji samej widać, kto pracował wcześniej w telewizji, kto potem odchodził, kto kogo zastępował. No tak po prostu jest i teraz w rozdzieranie szat, że telewizja polska nagle stała się upolityczniona, to jest po prostu nieprawda, bo ta telewizja była zawsze upolityczniona, dlatego tak ważne jest, żebyśmy próbowali walczyć o media komercyjne, prywatne, żeby te media prywatne były naszymi mediami. Tu jest ta definicja tych moich mediów, że ja mówię o moich mediach na zasadzie takiej, bo ja zawsze pracowałem w mediach prywatnych, tak? Nigdy nie pracowałem w mediach publicznych, tylko zawsze w prywatnych i oczywiście media prywatne mają ogromnie dużo problemów z niezależnością, z cenzurą ekonomiczną, z różnymi rzeczami, z którymi trzeba walczyć i dlatego też ja uważam, że trzeba protestować i walczyć jak najwięcej o to, żeby te media były rzetelne, uczciwe, no bo jakby mediów publicznych no, na dziś nie zmienimy, tak? Ale media prywatne możemy zmienić, możemy skłonić tych właścicieli, żeby oni postępowali inaczej, żeby się zawstydzili tym, co my pokazujemy, że tak nie powinno być, że ta droga to jest droga do przepaści. To, co się stało, czyli że jeżeli jak telewizja polska stała się bardzo upolitycznioną stacją, która już bardzo otwarcie zaczęła popierać rząd, to druga strona uznała, że to my będziemy przeciwko. I że będziemy odwrotną stroną. I tu jest ten problem, że to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo wtedy co będzie, jeżeli teraz wygrają wybory ta opcja polityczna, która jest wspierana przez media opozycyjne, znaczy media liberalne, to media, dojdzie do tego, że media publiczne zostaną przejęte przez tą stronę, czyli no tutaj mówiąc wprost, no, Koalicję Obywatelską, czy Platformę Obywatelską, czy generalnie no, tak zwaną opozycję demokratyczną, jak oni się nazywają, no, to dojdzie do tego, że media publiczne będą i media prywatne też będą po ich stronie, czyli nie będzie żadnej alternatywy, nie będzie dwóch stron już, tylko będzie jedna strona i to, czego oni się nauczyli teraz o propagandzie, jak działać propagandowo, no bo mamy z jednej strony jawną propagandę, a z drugiej strony mamy propagandę ukrytą, znaczy ukrywającą się, ale tak samo o tym samym znaczeniu propagandy tak naprawdę, no bo nie ma obiektywizmu w tych mediach, rzetelności, tak? Ani w jednych, ani w drugich, więc jeżeli... Nie, rzetelności nie ma... Karolina Korwin-Piotrowska bardzo fajnie w wirtualnych mediach opisała tę sprawę i chciałbym, żebyś się też do tego odniósł, bo ja to widziałem w wielu mediach, w których pracowałem dużych, dlatego założyłem swoje medium, bo tu... jestem odpowiedzialny za to, co ja tworzę, tak? Więc jakby ja jestem researcherem, jednocześnie prowadzącym różnym mnóstwo funkcji mam, ale wiem, że staram się zresearchować jakiś temat najlepiej, jak potrafię. Natomiast Karolina Korwin-Piotrowska mówi wyraźnie, że w dużych redakcjach researcherami, czyli tym ludźmi od fact-checku, czyli sprawdzania rzeczywistości, to tak jest, czy nie, są ludzie zmobbingowani często, źle zarabiający, zestresowani i później masz taki research, jaki masz, jak w przypadku Natalii Janoszy, o którym mówiliśmy, że świetną robotę wykonuje Krzysztof Stanowski i on dopiero robi ten fact check za te wielkie redakcje, które dawno powinny już, wiesz, zrobić ten research, ale kim mają robić? Studentami, którzy, wiesz, liczą na to, że wejdą na antenę za 13 lat, a zarabiają 1500 zł w Warszawie, tak? No przykładowo rzucam teraz, no ale tak to po prostu wygląda, Mariusz, no, taka jest rzeczywistość. No tak, ale to wiesz, no, mamy się na nią zgadzać, czy jednak protestować? No, nie, jeżeli, mamy protestować, jeżeli, i mówić, wiesz, że trzeba ja tam to zmienić.
Ja się nie czuję dziennikarzem. Ja wcale nie chcę być dziennikarzem. No muszę ten temat, musiałem ten, tym, tym tematem się zająć, w takiej sytuacji zostałem postawiony i ten temat skończę, ale ja nie zamierzam wracać do mediów. Co najwyżej będę media krytykował i oceniał tak jeszcze przez jakiś czas. I na pewno nie pozostawię tego już tak bez wyjaśnienia, tak? Znaczy ja i w Bagnie 2, ale i po tym filmie będę starał się jeszcze docisnąć media, żeby te media zmuszone były do reakcji, do działań zgodnie z interesem społecznym. Jeżeli, bo musimy jasno sobie powiedzieć, jeżeli media chcą mieć uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych firm komercyjnych, to muszą tą rolę społeczną też odgrywać, tak? Nie może być tak, że one się nie interesują sprawami społecznymi. Mogą być częściowo komercyjne, mogą zarabiać na reklamach i tak dalej, ale jeżeli chcą korzystać ze specjalnego statusu, jaki daje prawo prasowe i sama w ogóle pozycja mediów, no to powinniśmy od nich też wymagać. To jest jakby niezbędne i mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić, chociaż niektórzy mi mówią, że walczę z wiatrakami i po prostu, że jestem kretynem, że wydaje mi się, że coś zmienia, tak? A ja robię swoje, może zmienię, może nie zmienię, co mnie to obchodzi, jaki będzie efekt, tak? Ja to traktuję trochę jak badacz, tak? Ja jestem przede wszystkim autorem książek. Ja się pisarzem nie odważę nazwać, bo pisarz to był Dostojewski albo Bułhakow, tak? A ja to jestem po prostu jakimś tam autorem książek, napisałem kilka książeczek, ale każda historia, z którą ja się mierzę, jest dla mnie jakimś doświadczeniem na późniejszą pracę książkową, tak? I ja sobie to gdzieś tam zbieram, analizuję, w jakiś sposób potem ułożę z tego powieść, czy jakąś opowieść, którą będę chciał spisać i to jest moja pasja, tak? I dla mnie dzisiaj to, co się dzieje, wszystko to, co obserwuję, jest jakimś tam materiałem badawczym, ale przy okazji no, chciałbym jednak w problemie wykorzystywania seksualnego dzieci czegoś dokonać, tak, żeby zmieni coś się zmieniło. Mariusz, ale ja ci powiem, masz ogromną siłę i takie programy jak nasze też mają, bo co mnie uderzyło? Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale na czacie w pierwszym naszym programie była osoba, ja tego nie jestem w stanie zweryfikować, ale to mnie akurat poruszyło, która napisała wprost na czacie, że była osobą wykorzystywaną seksualnie, dlatego dla niej jest ten temat taki bardzo osobisty. To pierwsza taka relacja, która jedna z najmocniejszych na moim kanale, która się mi zdarzyła i powiedziałem, że naprawdę te osoby szukają nawet pocieszenia, jakiejś nadziei na to, że jednak coś się zmieni, chociażby w takich rozmowach jak nasza, więc to jest podwórna odpowiedzialność pewna, że pewną nadzieję też dajesz ludziom, to chciałem powiedzieć. A druga sprawa, że dzisiaj chociażby zgłosił się do mnie na Twitterze człowiek, który też twierdzi, że był wykorzystywany i pytał się o kontakt, czy może się z tobą w jakikolwiek sposób skontaktować. Krótko mówiąc, chciałem powiedzieć, że naprawdę... Podawaj ten kontakt. Ja chcę tylko powiedzieć, że te rzeczy, co robisz, mają ogromne znaczenie, bo nawet jeżeli się nie uda zmienić, wiesz, wielkiego systemu i tak dalej, to może jednak kropla drąży skałę. I to chciałem powiedzieć, że te zgłaszanie się nawet, wiesz, do mnie osób, po prostu skromnego youtubera, też świadczy o tym, że zobacz, jak bardzo jest to istotny problem, jak bardzo nie działa nasze państwo w różnych elementach. Mówimy o mediach, ale mówimy o sądach, mówimy o całym wymiarze sprawiedliwości, więc jakby wiesz, no kto ma to zrobić, jeżeli nie właśnie dziennikarze, twórcy cyfrowi, którzy gdzieś są do tego powołani przez etykę medialną i przez to, że mamy jednak tę rzeczywistość krytykować, tak? Patrzę, tak mnie uczono, przynajmniej na studiach dziennikarskich, mam krytycznie patrzeć na rzeczywistość. Nie zawsze mi się to udaje, ale no próbuję po prostu. Ja namawiam do powrotu do książek, bo telewizja i internet nam niewiele daje, że nie będziemy czytać książek, analizować tej rzeczywistości na bazie tego, co przeczytamy, bo to nam pozwala dogłębniej poznać jakąś tematykę. Tylko w książkach to znajdziemy i w materiałach, które rzeczywiście tak bardzo, bardzo dogłębnie analizują jakąś rzeczywistość, tak? Więc tak, no ja mam ogromne wątpliwości, czy ja pomogę tym osobom, które się do mnie zwracają, czy w ogóle już zwróciły na tym etapie realizacji tego filmu. Bardzo bym chciał.
No, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się stało. No, pomoc to już się udało w kilku przypadkach, bo mamy jakieś takie konkretne efekty naszych działań, bo nawet ta jedna ze spraw, gdzie dzisiaj sprawca siedzi w więzieniu, to myślę, że gdybyśmy się z kamerami tej sprawie nie przyglądali, to ten człowiek by nie siedział w więzieniu. Krzysztof S. też, no to te oskarżenia też się nie wzięło z niczego. To gdyby nie nasze zainteresowanie, to tak by się nie stało. Janka tutaj, mam nadzieję, że to, że zaczynamy o tym rozmawiać, też wpłynie na sędziów, żeby rzetelnie zbadali tą sprawę, a nie powierzchownie. Jeżeli te osoby się boją, że coś będzie skręcone, to myślę, że dzisiaj sędzia też się będzie zastanawiał nad tym, czy nie będzie jakoś, nie będzie jego praca oceniana w momencie, kiedy popełnił błędy jakieś, bo też było jasne, ja nie mówię, że on ma skazać tego człowieka, on ma rzetelny wyrok wydać, tak? On ma rzetelnie przeanalizować sprawę i wydać sprawiedliwy wyrok, ale no, taka jest nasza rola. Natomiast czy uda nam się zmienić całkowicie rzeczywistość? No nie wiem, ale no trzeba to robić. No. Kropla drąży skałę, tak jak powiedziałeś. My jesteśmy, jak tak powiedziałeś, dziennikarze, to trzymaj się z powołania, to trochę Don Kiszotowie, więc troszkę rzucamy się na te wiatraki czasami. No i zobaczcie, mamy takie wyznanie na przykład na czacie Eweliny. Mnie na studiach za przepisanie swojej oceny chciała przymusić profesor do współżycia seksualnego. Nie zgodziłam się, pisałam egzamin komisyjny, do tej pory wykonuję inny zawód, zapłaciłam strasznie. No to zobaczcie, nie chcę oceniać, nie wiem, natomiast chcę powiedzieć jedno, że takie właśnie wyznania są w internecie. Ludzie się gdzieś ośmielają i ludzie próbują powiedzieć o swoich problemach. To jest bardzo ważne, że każda nasza dyskusja, każdy artykuł, każdy materiał wideo, każda audycja powoduje, że nowe osoby się zgłaszają z problemem, nowe osoby starają się zmierzyć z rzeczywistością, ale trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, ja mam niestety cały czas takie rozmowy, że osoby, które już walczą o prawdę, mają ogromne wątpliwości i zdarza im się niestety po jakimś czasie mieć takie momenty załamania, że nie wiedzą, czy dobrze zrobili. Myślą sobie, że a może źle, może gdyby dalej trzymały to w tajemnicy, to byłoby lepiej. No nie byłoby lepiej. Uważam, że takie trzymanie tej traumy gdzieś tam w zakamarkach pamięci niestety no, nie jest dobry dla nikogo, ale wiem, jak trudny jest to proces i wiem, że każda osoba, która się z nim mierzy, no po prostu zasługuje na wsparcie nas wszystkich, a nie żaden hejt i bardzo się pilnujmy tego, żeby nie krytykować osób, które się mierzą z taką historią. A wiesz, tak? Jeszcze opowiem, pamiętam jako dziennikarz też telewizji Wrocław, relacjonowałem i bardzo długo się zajmowałem kwestią profesora Żuka. To był człowiek na socjologii, który nagminnie nagabywał studentki, został ostatecznie z uczelni wyrzucony z zarzutami bardzo poważnymi gwałtu zbiorowego i tak dalej. I tak, i tam, słuchaj, tam dziewczyny, które były, bo w tym moja żona była przesłuchiwana, bo też była nagabywana przez wówczas dziewczyna, dzisiaj moja żona, była nagabywana przez tego profesora. I wiesz, jak prokuratura się zajmowała właśnie tymi dziewczynami? Bardzo źle. Mianowicie, kiedy one szły do prokuratury zeznawać, to wiesz, te pytania były okropne po prostu. To znaczy prokuratura starała się udowodnić, że może prowokowały, że może, wiesz, za krótka kiecka, takie teksty. Moja żona słyszała takie teksty, a nie miała pani za krótkie kiecki przypadkiem. Ona wyszła bardzo roztrzęsiona akurat z prokuratury, zresztą koleżanka też jej, która była. Zresztą rozmawialiśmy z żoną, wspominając wydarzenia sprzed kilku ładnych lat na ten temat i powiem szczerze, że to było coś niewyobrażalnego. Ja mówię, co, ale źle się czułaś na tej prokuraturze. Pamiętam, bo relacjonowałem to dla Telewizji Polskiej, tę sprawę, jeszcze pracując i ona, tak, no źle się czułam, tak mi wspominała o tym, że to jakby ja jestem winna, tak? Czyli zobacz, mamy pomieszanie z poplątaniem. To nie było dawno temu, to było niecałe 10 lat temu.
więc... Ja myślę, że do dziś się zdarza. Gdzieś tam na prowincji cały czas pewnie są takie sytuacje. No, procedury już są na szczęście lepsze i trochę inaczej się do tego podchodzi. Znaczy trochę, no zdecydowanie inaczej, ale wciąż to pokutuje w społeczeństwie, że a może prowokowała, może coś zrobiła, to ten, no, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, że ofiara to jest zawsze osoba pokrzywdzona i nigdy nie jest winna temu, co zrobił sprawca. Sprawca odpowiada za siebie. Miłość to jest miłość, a wykorzystanie seksualne no to jest chyba rzecz oczywista. Tak? I jakby zawsze musimy stawać po stronie osób pokrzywdzonych, a nie po stronie sprawców. Sprawców należy rozliczać, oczywiście rzetelnie, bo to też miejmy świadomość tego, że zdarzają się nieprawdziwe oskarżenia i to też trzeba po prostu oczywiście dokładnie zbadać. Ale da się to zrobić, bo niektórzy mówią słowo przeciwko słowu. Jeżeli prokuratura i policja działają sprawnie i dobrze, to są w stanie praktycznie każdy przypadek ocenić no rzetelnie, bo i badania, i odpowiednie przesłuchania, odpowiednie udział psychologa czy sędziego w niektórych przypadkach, robienie tych spraw profesjonalnie doprowadza do tego, że wyjaśniamy te sprawy jednoznacznie i nie ma wątpliwości co do winy czy niewinności sprawcy. Natomiast jak są błędy, no to się pojawiają pomyłki i wtedy jest najtrudniej. Tak? Także to tak to wygląda. I bardzo łatwo, wiesz, oskarżyć, tak jak powiedziałeś, kogoś i też trzeba mieć umiar. Trzeba też jakiś dziś zdrowy rozsądek zachować. Pojawił się na naszym czacie pomysł tej specjalnej jednostki policji. U nas tego nie ma. Też się interesowałem, przygotowując się do programu. Ja myślę, że reforma, oczywiście mówimy o reformie mediów, mówimy o potrzebie naprawy mediów, ale pewnie też potrzebie naprawy wymiaru sprawiedliwości i też policji w pewnych zakresach, chociaż myślę, że wiele się zmieniło akurat, jeżeli chodzi o działanie policji. Tak jak czytam, bo też interesuję się różnymi sprawami, to z tym jest trochę lepiej generalnie. Natomiast wiesz, no zobacz, ilu elementów dotykamy, które wymagają reformy, naprawy czy wietrzenia po prostu najzwyczajniej w świecie. No przede wszystkim zajęcia się tym problemem. Tak zajęcia, no, prawdziwym problemem. Tak. W każdym miejscu potrzebujemy zmian, niekoniecznie jakichś wielkich reform, ale zmiany podejścia prokuratury, żeby zawsze wiedziało, że każde doniesienie o na przykład sprawcy sprzed lat może oznaczać to, że ten sprawca cały czas działa. Trzeba wdrażać odpowiednie procedury. Policjanci powinni być przeszkoleni co do sposobu działania w takich sytuacjach. Tak? I prokuratorzy również, no i sędziowie też powinni działać inaczej. Mamy zapchane te sądy po prostu jakimiś głupimi sprawami. No, prokuratury również. Policja też jest zajęta, przestraszona tymi całymi różnymi nagonkami medialnymi, różnymi sytuacjami, które się dzieją, polityką, która się w to wszystko gdzieś tam wchodzi w te elementy. No nie, no mamy podzielone społeczeństwo, musimy trochę inaczej zacząć działać, musimy gdzieś tam oddzielić te sprawy polityczne od spraw społecznych i traktować wszyscy razem, działać ponad podziałami w kierunku tych spraw oczywistych, gdzie tak jak dobro dzieci i sprawy kryminalne, tego typu rzeczy powinny być zawsze wyjaśniane skutecznie i robione w interesie społecznym, a nie w jakimkolwiek interesie politycznym. Oczywiście, że ja muszę cię przeprosić, bo ja muszę uciekać, słuchajcie. Jasne. Ja... Bardzo dziękujemy. Powiedz tylko naszym widzom, kiedy możemy się spodziewać premiery Bagna 2, czy to będzie kwestia... Jak skończę, liczę na to, że skończę we wrześniu, gdzieś tam w październiku spróbujemy ten film upublicznić. Mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że będzie, że skończymy ten film tak szybko. No zobaczymy, no pracujemy już od jakiegoś czasu, teraz jeszcze faza zdjęć taka druga i potem montaż, no powinniśmy zdążyć na październik. O, na październik, także mamy konkretne informacje i tylko ostatni już naprawdę wątek. Ludzie się pytają, czy jesteś bezpieczny, czy czujesz się bezpieczny, bo to wiesz, tak, naprawdę to ludzie wielokrotnie. Nie, czuję się bezpiecznie, jest wszystko w porządku. Ja tam nie wierzę w takie jakieś tam spiski i morderstwa i tak dalej, chociaż mamy do czynienia tutaj z dwoma przypadkami naprawdę niebezpiecznych ludzi, to nie sądzę, że przy tym nagłośnieniu i przy tym, co będzie dalej, żeby coś mi groziło. No ale
No, jakieś tam ryzyko jest, ale róbmy swoje, nie przejmujmy się tym. Każdego może coś tam trafić, a co tam się przejmować tym, co będzie. Tak? Chociaż nutka życie jest jedno, trzeba przeżyć tak dobrze. Nie? Trzeba walczyć. Tak. Robić swoje, dokładnie. Mariusz Żelkę, dziennikarz niezależny i przyjacielka nauczyną po oczach, był naszym gościem. Do zobaczenia, Mariusz. Trzymam kciuki za efekty twojej pracy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Dzięki, na razie. Dzięki. Trzymaj się. Cześć. Jak słyszycie, bardzo wiele jeszcze Mariusz ma pracy przed sobą, trzymamy za niego kciuki. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, który jest kanałem waszym, który jest kanałem także o sprawach społecznych, oczywiście o sporcie, o wielkim sporcie również i tego wielkiego sportu nie zabraknie oczywiście na naszej YouTube'owej antenie. Mówię tak, antenie z przyzwyczajenia telewizyjnego, ale to jest oczywiście internetowy streaming, internetowe pasmo. Już jutro z wielkim newsem i myślę, że z fantastyczną rozmową Arkadiusz Tańcula, bardzo utalentowany fighter, więc myślę, że będzie ciekawie. Za chwilę Łukasz Surma na naszej antenie, także będzie bardzo dużo się działo. W niedzielę oczywiście w imieniu kolegów zapraszam na nasz stały magazyn Ekstraklasie Ligą po oczach. On się fajnie rozwija, coraz lepsza oglądalność, także myślę, że będziemy się rozwijać razem. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, zaglądajcie na Instagrama, na naszego TikToka, tam też się bardzo dużo dzieje. Zapraszam w imieniu kolegów, którzy prowadzą właśnie różne nasze formy aktywności. Jest już nas ponad 7 tysięcy, a myślę, że za chwilę dobijemy do 8 tysięcy, a potem do 10 tysięcy i będziecie z nami, bo my się nigdy nie wycofamy. Zawsze będziemy poruszać ważne tematy i sportowe, i społeczne i będziemy na różnych ważnych wydarzeniach. Bardzo dziękuję. To był dzisiaj długi dzień dla mnie. Słuchajcie, przemierzyłem całą Polskę, żeby przygotować dla Was naprawdę ciekawe wywiady, ale mam nadzieję, że efekty będą widoczne już niedługo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Cioną po oczach. Jeszcze patrzę, czy mamy jakiś komentarz, gdzie emisja, oczywiście emisja u nas będzie na kanale Cioną po oczach, obu wywiadów i z Łukaszem Surmą, i z Arkadiuszem Tańculą, także bądźcie czujni. Już niedługo. Dziękuję, do zobaczenia. Jeszcze nasz Indianin, salutare.